Siemano, witam wszystkich. Kurde, żarówka mi świeci tu centralnie, ale tu moja gęba nie jest najważniejsza. Targi, targi po targach, także chciałbym na samym początku podziękować wszystkim i widzom, którzy byli, spotkali się ze mną, żeśmy pogadali i ogólnie było bardzo fajnie, ale trzeba wracać, że tak powiem, do rzeczywistości. Ja oczywiście muszę teraz targi odchorować, bo już chory pojechałem na targi, a teraz mnie wzięło na całego. Ale ja nawet nie wychodząc na zewnątrz, roboty mi nie brakuje, także też materiałów troszkę z targów mam. Przez to sobie tu przechoruję, ogarnę materiały, żeby później już na spokojnie mógł móc robić na zewnątrz. A dzisiaj materiał będzie o pompie ciepła i o mrozie. I o zużyciach, i później o magazynach energii, tylko takie, że tak powiem, obejście tutaj, co ja mam na sam koniec filmu wrzucę dla tych, co nie znają mojego kanału, czyli wysoko-niskonapięciowy magazyn energii, jaka to jest właśnie ta pompa ciepła, bo tutaj jak widzicie obliczenia za mną są, nie było mnie 3 dni w domu, słuchajcie, i nikt nic nie musiał robić, nic nie musiał, nic przełączać, wszystko samo się działo, a było nawet minus 18 punkt rosy, ale ja tu mierzę, to znaczy pokazuje tą temperaturę, która jest normalnie na stacji pogodowej, nie punkt rosy, bo może być to niezrozumiałe po prostu. I udało się, w domu wszyscy przeżyli, nawet na górze mi się klima nie włączała na wspomaganiu. Także powiem wam, no jestem zaskoczony, że taka pompa ciepła z klimatyzatora daje radę, także praktycznie ostatnie dane z niej. Później zobaczymy, co dalej. I co, słuchajcie, lecimy z tym tematem. Czyli tak, szybka akcja, cyk, cyk. Ogólnie do czynienia mamy z takim domem. 110, znaczy 160 metrów użytkowe, 110 grzane bezpośrednio, reszta to jest maszynownia. Ale maszynownia też jest grzana po prostu stratami, także cała energia i tak musi być albo z pompy ciepła, albo z kolektorów słonecznych. W układzie mamy pompę ciepła z klimatyzatora 7 kW, bufor 900 litrowy, mamy układ cały na grzejnikach, mamy dodatkowo są dwa klimatyzatory jeszcze na dodmuchiwanie i źródłem ciepła jest jeszcze są kolektory słoneczne Heatpipe 66 rur, które najpierw grzeją zbiornik CWU 300 litrowy z pompą ciepła, jeśli z kolektorów braknie, i to co tutaj jest nadmiar wężownicy wpada tutaj do bufora i przy dobrej pogodzie, bo teraz mamy luty, 21 lutego, potrafi jeszcze 4 kWh słuchajcie, wrzucić tutaj ciepła i potrafi też, tak jak dzisiaj nawet się zdarzyło, dwa razy wyłączyć pompę ciepła przez to, że tutaj wpada nam, o nawet nie wiem czy chodzi o układ, o już się wyłączył, ale chyba jeszcze będzie widać na termometrze, bo on tyle co się wyłączył. Zobaczcie, 49,6 nam teraz 300 litrowego zbiornika wpada, a w tym zbiorniku w tym momencie jest, już wam mówię, 52,8, także bardzo ładnie się zbiornik nam nagrzał. Ale wróćmy do tematu mrozów i właśnie pompy ciepła, żeby to było dobrze widać. Słuchajcie, tu jest taka tabelka, mamy 19, 18, 7, to są dni. Tutaj mamy dni, żeby były rzędy. Najwyższa, najniższa temperatura, przepraszam, najwyższa temperatura, najniższa temperatura, średnia, właśnie to co ze stacji pogodowej, zużycie pompy ciepła, zużycie klimatyzatora, wspólne ich zużycie, całe na ogrzewanie. Tu jeszcze dołączyłem auto elektryczne. I teraz tak, zużycia, bo zużycia ogólnie całościowe wychodzą mi to, co mam na magazynach energii, czyli niskonapięciowy, wysokonapięciowy i co pobrałem z sieci. Także przyjrzymy się tak konkretnie, tutaj możecie sobie stop klatkę zrobić i to śmiało poczytać, ale przyjrzymy się na ten dzień 18 lutego, 18-19, byłem na praktycznie 17-18-19, słuchajcie, byłem na targach, ale zobaczcie, 18 było tak, że było minus 1, to była najwyższa temperatura, minus 14,7 to była najniższa temperatura i średnia to jest minus 7,7. Pompa ciepła wzięła 36 kWh, prawie 37 kWh. Przypominam, że pompa ciepła ma stały parametr ustawiony 35 stopni, czyli grzeje od 34 do 36 stopni. Jak tu się pojawia 37 stopni dokładnie na tym czujniku,
to pompa ciepła się wyłącza i czeka, aż zbiornik się ostudzi do praktycznie 34,5 stopnia. Tak to jest ustawione i tak to ma po prostu działać. I tak, wzięła 37 prawie klimatyzator i to klimatyzator na dole, nie ten na górze, co grzeje całe piętro, tylko ten na dole, bo jednak u dziadka są grzejniki, ale nie przewymiarowane w takim stopniu jak na górze i klimatyzator musi tutaj dodmuchiwać. Także on nam tutaj dodmuchał, słuchajcie, to jest ta 4,8 kWh, czyli na taką dobę, która wcześniej, zobaczcie, nie ma, że to jest jakiś sporadyczny jeden dzień, tylko wcześniejszy dzień średnia było minus 9,8, jeszcze wcześniej minus 7,5, minus 4, także dom już zdążył być wychłodzony, a nie, że jeden dzień się trafi i on ma jakieś tam dziwne ciepło trzyma. Poszło nam 41, no prawie 42 kWh, bez żadnego problemu. CWU tutaj, słuchajcie, nie jest liczone, bo jednak troszeczkę tego słońca było i za każdym razem wystarczyło, że ten zbiornik był powyżej 41 stopni. On jest nagrzewany od 41 do 43 pompą ciepła. Reszta leci z kolektorów. No przepraszam, niestety zasmarkany jestem jak gówniarz, że tak powiem. I tak, no i te zużycia teraz, słuchajcie, całościowo, bo to będzie prościej, z tych, ilu tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, z pięciu dni. Mamy tak, całkowite zużycie to jest 290 kWh na te dni i teraz rozbite to jest na drobne. Z sieci trzeba było dobrać jednak jeszcze 94 kWh. Przypominam, że u mnie fotowoltaika składa się z solar trackera 3,85 kW, z solar trackera 5 kW i 2,4 kW południowy wschód instalacji. Także mam 11,60 kW instalacji. Przy dobrych wiatrach, już teraz bardzo słonecznej pogodzie, nawet zobaczymy teraz, około 50 kWh już potrafię z tych instalacji wyciągnąć, ale jednak to dalej jest niestety mało. Co widać nawet tutaj, zobaczcie, po zużyciach, bo największe zużycie to mam chyba tutaj 43 i 16, widzicie. Także jeszcze brakowało, ale jednak jeśli 290 kWh to jest 100% naszego, 32% trzeba było dobrać z sieci. I tak, 11% na EV i żebym ja tutaj coś nie namieszał. I 57% mamy, słuchajcie, na ogrzewanie. Tak, dobrze mówię, żebym je tutaj nie namieszał. Powiem wam, źle to policzyłem, bo to się zgadza. To się zgadza, a źle policzyłem. Zamiast sobie 180% policzyć, 180, to ja sobie policzyłem to, co zostało. I widzicie, i popełniłem tutaj błąd. Zaraz to, słuchajcie, poprawię. No i dobra, posprawdzałem sobie, słuchajcie, bo wziąłem wszystko za pewnik, a to trzeba zawsze liczyć po kolei. Zobaczcie, ile mnie dwie aplikacje mi pogubiły. One naliczyły mi 290, a finalnie wyszło 306 kWh, także 16 kWh, może aplikacje po prostu nie liczą zużycia własnego falowników, tylko tą całą resztę, dlatego ja cały czas się opieram na liczniku zewnętrznym i akurat tutaj mam Zemela wpiętego i co miesiąc jak to sprawdzę, to widzę, że się pokrywają te wszystkie wyniki. No i dużo się, powiem wam, nie zmieniło. Ogólnie tu po przecinku, bo to tam wyszło nam 101% z całości, bo to po przecinku by pokombinował. No ale lecimy. Pompa ciepła no, prawie 60% wciągnęła, czyli widzicie jak jest udział ogrzewania niestety w domu. Auto elektryczne wciągnęło 11% i z sieci poszło, czyli to tak naprawdę ta cała reszta, całe moje resztę zużycia to te 31%. Także tak to wygląda, słuchajcie. Nie ma problemu żadnego, ogarnęła pompa ciepła, utrzymując cały czas zład wody. 1000 litrów tak naprawdę, 900 mamy tutaj, 100 w grzejnikach. Układ widzicie jaki jest w domu. Przy okazji, nie wiem na jakiej mocy teraz pompa ciepła leci tak naprawdę. Światła sobie tu nie przyniosłem, ale to się nic nie dzieje. Zaraz coś wam pokażę. Tylko muszę zobaczyć, przepływy mamy. Raczej na niedużej mocy leci. Chodzi mi o taki temat jak straty na buforze. Zobaczcie, do bufora z pompy ciepła wpada nam 35 i 8. O, upierajmy się, 35 i 8. Tutaj mamy czujnik w przepływie. Ciepłomierz jest takiej firmy,
i tu jest taki sam. Dlatego są dwa takie same, żeby nie było też margines błędu. Czujnik na grzejniki oczywiście jest w przepływie i nie pamiętam, ile tam było. O, 36,3 wychodzi na grzejniki, a do bufora wpada 35, o, nawet teraz zobaczcie, 35,78. Ktoś powie, że oszukuje albo coś. Nie, słuchajcie, bo tutaj jeszcze jest domieszywana temperatura z kolektorów, zobaczcie, czyli w tym momencie, żebym głupot nie nagadał, 35,8, tak? Ja chory jestem, mój mózg nie działa. 35,8, zobaczcie, a wychodzi 36,32. Tutaj cały czas układ pracuje. Czyli nie ma przestoju układu w ogóle. Tylko tak, pompa ciepła 1100 litrów tutaj napierdziela. A na grzejniki idzie około tam 530. Mogę wam to pokazać, jak ktoś będzie potrzebował. Także tutaj jest większe po prostu prędkość, a dodatkowo dochodzi nam tutaj no te prawie 50 stopni na wężownicę. Tutaj zobaczcie, tu jest dwa razy po 1,7 metra kwadratowego, także 3-4 metra kwadratowego mamy wężownic. I te wężownice dodatkowo jeszcze tutaj powodują, że ta woda jest po prostu, wychodzi z pompy ciepła chłodniejsza niż wchodzi na ten. Także mówię, około 4 kWh przy bardzo dobrym słoneczku potrafi nam jeszcze ta wężownica ogarnąć, czyli da się z kolektorów wspomagać. Oczywiście, że się da. Nie da się ogrzewać, ale da się, słuchajcie, wspomagać. Także co? Przejdźmy się do magazynów, nie? Bo dzięki tym magazynom tak naprawdę udało się tego słońca złapać. Już nie chciałem to rozbijać na te magazyny, jeszcze ile weszło, ile wyszło. Po prostu no, dalej trzeba było dobre z sieci, mając, słuchajcie, magazyn energii 10 kWh. Tu jest wysokonapięciowy akurat zestaw Sofara. Mając do dyspozycji, tu zgasimy, tu zaświecimy, magazyn niskonapięciowy. Tutaj mamy na baterię LiFePO4 po 4, tu jest 30 kWh magazyn energii. Tak wygląda, słuchajcie, ten układ spięte to jest, o, tutaj macie jak wszystko, jest cała instalacja jest pospinana. I niskonapięciowy magazyn energii lata sobie na trójfazowym falowniku DE 12 kW. I dodatkowo do układu jeszcze dopięte jest dwa 400-watowe panele, czyli 800 watt peak, ale to jest kierunek południowo-zachodni i o, nawet teraz ładnie się buje, 16 ampera, czyli około 600 watów sobie, słuchajcie, napierdziela. A tutaj jest, mi się tutaj powyskakiwało znowu, uciekaj, o, a tutaj, no kurde, wirusa trzeba zaktualizować. A tutaj macie tydzień. Ten, tylko to od 17 akurat. Zaraz go przewiniemy w bok. Zobaczcie, jak wyglądały temperatury. O. Trzymało się tutaj. Tu jest 0. O, tutaj gdzie mam strzałkę, tam tu jest 0. Także cały czas mniej więcej jesteśmy na minusie. I nawet widać, że jest maksymalna 3,6, minimalna minus 14. Ale o, tak mówię, o, minus 16, nie 18 był punkt Rosy. I tutaj cała reszta historii, a podejdziemy do góry i się cofniemy w tamte dni jeszcze. Oj, gdzie ta strzałeczka? Tu jest tydzień wcześniej. O, cyk. I tydzień wcześniej, słuchajcie, tutaj mamy. To jest od 10 do 16. I tutaj mamy ten 15, od 15 nas interesowało. Widzicie, od 15 zaczęły się po prostu ta pogoda załamywać, tutaj mamy 0, jak widzicie, i coraz zaczęło się robić, słuchajcie, zimniej. Także teraz ubiorę się i jeszcze wyskoczymy na zewnętrzny, resztę tego, jak ja to mówię, tałataństwa. Dobra, lecimy. O, jak wieje, to ja tu szybko uciekam stąd. Dwa panele, tak jak mówiłem, potem paper trackera, za chwilę cię nie dogoni, dwa razy po 400 watów. Oczywiście auto elektryczne Renault Kangoo do śmigania. Tutaj mamy południowy wschód, 2,4 kW na bifacjalach. Tutaj mamy właśnie te 66 kolektorów heatpipe do grzania i CWU i do wspomagania centralnego ogrzewania. Tutaj sobie stoi właśnie pompa ciepła 7 kW, leci to na bufor, na grzejniki.
także daje elegancko, słuchajcie, radę. No i chyba takie główne źródło zasilania, Solar Tracker 385 kW. To już o prawie 9 rok pracy, bo to 2016. Tam mamy 2020 rok. Solar Tracker 5-kilowatowy. Dla tych, co mnie oglądają i jeszcze cisną, zobaczcie, jak cięcie już godzina, która jest, żebym mnie głupot nie napowiadał. 14 godzina. Zobaczcie, jak już cień poszedł. Dlatego tak jak mówiłem, 4, 3, przesunięte na bok i tutaj 1. I tyle. Nie ma opcji innej, nawet żebym ten dach skrócił o połowę, to i tak już ten cień będzie po prostu szedł i tu nic tego nie przeskoczy po prostu. Także szkoda kombinować, czasem można nawet dwa panele gdzieś tutaj z przodu dowiesić, ale będzie kombinacja z tamtą stroną dachu, może coś innego się wymyśli. No i stacja pogodowa, z której te wszystkie dane mam, ciepło, zimno, kierunki wiatru i cała reszta. Tutaj jest także, widzicie, tu stacja, tu pompa ciepła i wszystko elegancko. Oj, dosłownie go się mieści. Także ja z tematem lecę dalej, słuchajcie, i na targach było w porządku. Dzięki za odwiedziny, że tak powiem, naszego stoiska. I z targów też parę fajnych rzeczy udało się ogarnąć, co wam na pewno wrzucę. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie ciepło, ja idę odchorować, bo co? Bo trzeba tu ogarniać i samo się nie zrobi. Trzymajcie ciepło, cześć!